serdecznie Państwa. To jest drugi taki akcent dzisiejszego dnia, z którego obchodzimy 75. rocznicę śmierci Emanuela Ringelbluma, południe Stopeczki Sierowiejskiej 77, tam gdzie znajdowało się bunkier Krysia i po takich miłych, ważnych słowach, uroczystych słowach, użyliśmy kwiaty, zabraliśmy świecę, Mariusz Zalecki naprawdę trudnie śpiewał psalm i tą zasadniczoną modlitwę modlawami. Jesteśmy tutaj, żeby pamiętać o tym, ale też spotykamy się dlatego, żeby ta wielka edycja całego filmu Emanuela Ringelbluma właściwie dobiega końca. To, co dzisiaj, o czym będziemy dzisiaj mówili, to jest jedne z ostatnich tomów przygotowanych przez zespół tu siedzących właśnie. To jest tom 29, w którym znajdują się kronika Emanuela Ringelbluma. To bardzo, powiedziałbym, niezwykłe wydarzenie, którego główną bohaterką jest pani profesor Nalewajko-Kulikov. I są pisma z Bułka, z których są takie duże fragmenty ważne. Są tam listy, biogramy osób, które zginęły w czasie wojny. I przede wszystkim książka Stosunki polsko-żydowskie, pisane w Bułce, przekazana, jak rozumiem, Adolfowi Bermanowi. Chcemy dzisiaj o tym mówić właśnie z tą myślą i pamięcią o tych osobach, które znajdowały się w tym bunkrze i zginęły. I myślę również o tym, że ten bunkier, którym zawiadywali, to znaczy o rodzinie Wolskich, Mieczysławie Wolskim i Januszu Wolskim, którzy zginęli ratując, czy próbując ocalić tą sporą grupę Żydów. Dzisiejsze spotkanie jest w takim świetnym, najlepszym składzie, naprawdę. Ja bym przedstawił może wedle kolejności. Pani tutaj siedzącej, dobra? Mogę się, zgodzicie się na to? Eleonora Bergman, doktor Eleonora Bergman, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego przez lata też wicedyrektor tego Instytutu, zaczęła, powiedziałbym, w sposób intensywny prowadziła pracę nad wydaniem archiwum. To było kilkanaście lub więcej nawet tomów przygotowała do wydania. Do dzisiaj pracuje nad tymi tomami i to jest taka praca, powiedziałbym, najwyższej uwagi i staranności. Zresztą za tą pracę wraz z profesorem Epszteinem otrzymali w zeszłym roku nagrodę imienia Karskiego. Także pani Eleonora Bergman, która jest zresztą z wykształcenia architektem, znalazła jakieś takie niezwykłe pole swojego działania w zupełnie innej, ale równie ważnej działalności. Profesor Tadeusz Epsztein, który stał od początku nad, był taką głową, takim roż naszego całego projektu, no zrobili coś niesłychanego, wydano tyle tomów i wreszcie zbliżamy się do 38 tomów, więc to jest bardzo dużo. Bardzo duży projekt, w bardzo szybkim tempie, z taką niezwykłą intensywnością przygotowany, z starannością. I profesor Tadeusz Epsztein właściwie jest z nami od wielu lat, pracuje w naszym archiwum, pomaga porządkować, pracować nad archiwum, realizowane również nad innymi fragmentami naszego archiwum, między innymi nad archiwum Centralnej Komisji Żydów Polskich. Pani Joanna Nalewajko jest członkiem naszej Rady Programowej, to dla nas jest bardzo ważne i powiedziałbym związana z tym Instytutem bardzo serdecznie, chociaż rozumiem, że pracuje w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. No jest, jak już wspomniałem, autorką, prawie tłumaczką chyba, tak? Można by tak powiedzieć? No nie, nie. Do tłumaczką. Takie słowa nie ma, ale mówmy się, że takie słowo powstaje właśnie w tej chwili. Do tłumaczką, redaktorem i edytorem tej kroniki Emanuela Ringelbluma. Rozumiem, że o tym będzie pani profesor łaskawie mówiła. No i na końcu, ale Katarzyna Person, doktor Katarzyna Person. Pani Katarzyna w tej chwili przejęła, że tak powiem, taka w każdym takim zajęciu sztafeta przejęła kierowanie procesem wydawniczym Archiwum Ringelbluma. Sama zresztą przygotowała wiele tomów, już nawet nie będę wymieniał, ale jak się to ogląda, to bardzo była od początku bardzo w tym aktywna. Jakby szczególnie dla mnie było ważne, jak przesłała mi gotowy projekt edycji archiwum dziennika Abrahama Lewina, bo o ile pamiętam, to między innymi ten tom przygotowywała. Pani Katarzyna będzie dzisiaj prowadzić to spotkanie. Mam nadzieję, że sama coś powie o swoim doświadczeniu pracy nad tym archiwum. I dodam jeszcze, że jest autorką wydanej niedawno książki Policjanci, to jest o policji gettowej. To fantastyczna książka, w ogóle nie mam słów. Mam nadzieję, że będzie wielkim przebojem wśród historyków oczywiście, bo trudno, żeby było inaczej, jest już tłumaczona na angielski. I lada dzień właściwie wyjdzie i kolejna książka poświęcona obozom hipisów w Niemczech, na terenie Niemiec po 1945 roku. Także to jest, powiedziałbym, ta silna ekipa od Emanuela Ringelbluma, od wydania. Zapraszam, jedziemy. Mniej więcej sobie wyobrażam, że godzinę będziemy gadali, tak? 45 minut. No to możemy dać 48, ale zrobimy taką właśnie to pierwsze odwrót, potem pytania, potem znowu będzie prawdopodobnie wewnętrzna dyskusja. Prowadzi Kasia, więc to ja się wycofuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj tutaj. Właśnie w ten dzień zebraliśmy się po to, żeby porozmawiać o tych dwóch ogromnie ważnych tomach i takich tomach naprawdę wyjątkowych. One wszystkie są wyjątkowe oczywiście, wszystkie tomy, które wydajemy w tej serii są wyjątkowe, ale te są wyjątkowo wyjątkowe, bo to są tomy Ringelbluma. Pierwszy z nich to, jak pan profesor mówił, pisma Emanuela Ringelbluma z getta, czyli tak zwana, to co wcześniej znaliśmy jako kronikę Ringelbluma pod redakcją Joanny Nalewajko-Kulikov. A drugi tom to pisma Emanuela Ringelbluma, czyli życiorysy stosunki polsko-żydowskie i listy z Minka z 1923 roku pod redakcją Tadeusza Epszteina, Adolfa Berman i Magdaleny Siek. I tu może powinnam jeszcze dodać, że to jest oczywiście kluczowa część Podziemnego Archiwum Getta. Pisma z Bukra nie są częścią Podziemnego Archiwum, ale pomimo to są tak ważne dla tej serii, tak ważne dla postaci Ringelbluma i tak ważną, tak mocno są zespolone ze sobą te dwa tomy, że zdecydowaliśmy się im wydać w tej serii i bardzo szybko się udało i że dzisiaj mamy je. I tą rozmowę dzisiejszą chciałam zacząć do takich kwestii bardzo formalnych, ale bardzo ważnych i wydaje mi się bardzo ciekawych też. To znaczy od losów edycji i losów tego tekstu, które są równie ciekawe, ale te losy powojenne są naprawdę niezwykle interesujące. Więc czym różni się to wydanie od wcześniejszego? Dlaczego jest to wreszcie pełne, pierwsze pełne wydanie? Rozumiem, zaczynamy chronologicznie, ponieważ pisma z getta były przed pismami z Bunkra. Być może niektórzy z Państwa znają to stare wydanie kroniki Getta Warszawskiego, którego żeśmy właśnie w tej chwili nerwowo poszukiwali, nie udało nam się znaleźć. Znaleźliśmy stosunki polsko-żydowskie, no więc kronika w poprzednim wydaniu z lat 80. była mniej więcej dwa razy taka, co stosunki, a w tej chwili widzą Państwo, jest tego dużo. Jest tego dużo więcej nie tylko z uwagi na to, że dodaliśmy teksty, których tam nie było, ale także z uwagi na to, że mamy dużo większy w tym momencie aparat naukowy, aparat krytyczny. Jednak ta kronika wydana w latach 80. ona była dla nas punktem wyjścia, to znaczy postanowiliśmy nie tłumaczyć od zera, tylko zczytać, zweryfikować z oryginałem tłumaczenie Adama Rutkowskiego, które wyszło po raz pierwszy w roku 1983, ale tak naprawdę ono było przygotowane dużo wcześniej. Żydowski Instytut Historyczny pracował nad udostępnieniem tych tekstów Emanuela Ringelbluma, przynajmniej od w języku polskim, w języku jidysz one wyszły wcześniej. W języku polskim przynajmniej od końca lat 50. były negocjacje z wydawnictwem Czytelnik. Miało to wyjść w roku 68 i w roku 68 Wydanie zostało wstrzymane i zamrożone właściwie na następnych 20 kilka lat, aż do roku 1983. Więc ten tekst, którym dysponowaliśmy wcześniej, to co Państwo znają pod tytułem Kronika Getta Warszawskiego, jest de facto tłumaczeniem przygotowanym w latach 60., które już w tamtym momencie było lekko przestarzałe, jeżeli chodzi o język, a dzisiaj to uderza jeszcze bardziej. Więc to, co robiliśmy, to oczywiście było zweryfikowanie tego tłumaczenia z oryginałem. Po pierwsze po to, żeby to się lepiej dzisiaj czytało, bo język się oczywiście zmienia i to tamto tłumaczenie już dzisiaj źle brzmi. Po drugie dlatego, że też czasami pewne rzeczy się tłumaczy od nowa, używa się nowego słownictwa, ale nie chcieliśmy tłumaczyć zupełnie od nowa z tego prostego względu, że wtedy nie byłoby widać, postanowiliśmy wydać to nowe tłumaczenie, zaznaczając zmiany, które zostały wprowadzone. Zmiany, które były wprowadzane w poszczególnych, w tej edycji z 1983 roku w stosunku do oryginału, gdybyśmy tłumaczyli od zera, nie byłoby to możliwe, a w ten sposób możemy zobaczyć, jak te zmiany wyglądały. Jest to zaznaczone w tekście. Czyli jeżeli interesuje Państwa, co było na przykład cenzurowane, no to jest to w tekście oznaczone. Więc to jest jedna zmiana. Druga zmiana to jest sam układ i dobór dokumentów. Tak jak Państwo widzą, jest tego więcej. W tym wydaniu mamy o 20 kilka notatek Ringelbluma więcej. To są rzeczy, które były częściowo przechowywane w archiwum Żichu, ale nigdy nie publikowane. I to są przede wszystkim takie notatki z czasu wielkiej akcji deportacyjnej z lata 1942 roku, które prawdopodobnie nie zostały uwzględnione we wcześniejszych wydaniach, bo to są w większości przypadków to są takie bardzo robocze notatki, drukowane, zapisywane przez niego na jakichś świstkach, i to dosłownie świstkach. Tam jest na przykład etykieta z butelki po winie, także widać, że on pisał na tym, co mu akurat wpadło w rękę. I częściowo są to również konspekty do tekstu, które potem zostały opracowane. Jeżeli kojarzą Państwo taki bardzo znany esej Ringelbluma zatytułowany Oneg Szabat, w którym on opowiada o tym, w jaki sposób utworzono ten zespół Oneg Szabat pracujący w getcie, no to między innymi wśród tych niepublikowanych dotąd materiałów jest konspekt tego tekstu, nawet w kilku wersjach, w takich wersjach roboczych. Także są to takie jego robocze notatki. Inne niepublikowane wcześniej dokumenty, no to są notatki, które były przechowywane w kolekcji Hersza Wassera w Nowym Jorku, te, które Hersz Wasser po wojnie wysłał do Nowego Jorku. I tak jak powiedziałam, jest też nowy aparat naukowy, który w jakiejś mierze korzysta z doświadczeń wcześniejszych edytorów. Bardzo pomocny był dla nas przy pracy, było wydanie hebrajskie kroniki zapisków gettowych wydane w latach 90. No i dzisiaj między innymi dzięki internetowi, który daje jednak dostęp do ogromnej ilości źródeł zdigitalizowanych, do rozmaitych baz danych, jesteśmy w stanie dużo więcej po prostu rzeczy zweryfikować, sprawdzić, ustalić personalia rozmaitych osób. I tak last but not least, ogromną różnicą w moim odczuciu in plus tego wydania z wydaniem wcześniejszym jest właściwie właśnie praca, czy też wyniki pracy osób, które tutaj za mną siedzą za tym stołem, to znaczy cała ta seria wydawnicza Ringelbluma, która trwa od roku 97 chyba, jeżeli się nie mylę, prawda? Pierwszy tom chyba w 97 wyszedł, czyli to już jest ponad 20 lat. I to jest po prostu ogromna baza informacji na temat życia w getcie warszawskim i mnóstwo rzeczy, o których Ringelblum pisze, osoby, o których wspomina, sytuacje, które opisuje, można dzisiaj skonfrontować z resztą zawartości archiwum. Można dzięki temu ustalić personalia pewnych osób. Widać wzajemne powiązania w tym momencie między tym tekstem a pozostałymi tekstami archiwum. Jest to coś, do czego edytorzy wcześniejszych wydań, zarówno wydań w języku jidysz, jak i tej edycji hebrajskiej, no nie mieli takiej możliwości, bo te materiały po prostu nie były wtedy opublikowane w całości. A właściwie dzisiaj, jak czyta się te tomy po kolei, to widać też taki stopniowy przyrost wiedzy Kiedy na przykład jakaś tam osoba, która pojawia się w różnych dokumentach, w różnych tomach jest wspominana, na początku ma bardzo krótki biogram, potem nagle już znamy inicjał imienia, a potem wreszcie w naszych ostatnich tomach pojawia się z pełnym imieniem, prawda? To jest kazus takiej pani Mokrskiej na przykład, która zawsze występowała. Tak, i Scheinkindera, zgadza się. Także rozmaitych osób, które wcześniej występowały tylko z nazwiskami. Ja może o tym skończę, jeżeli będą dodatkowe pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć. Znaczy ten, nie wiem, może z tym będzie, dobrze. Proszę Państwa, chudszy tom i jakby druga część tej części właśnie edycji obejmująca pisma Ringelbluma została podzielona bardzo właśnie w sposób tutaj zdecydowany, to znaczy na te materiały, które powstały w Getcie i przede wszystkim zostały ukryte na terenie Getta, prawda, i potem wykopane po wojnie. I te materiały, które znalazły się zupełnie poza archiwum Ringelbluma. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dotychczas ten podział był bardzo niewyraźny. To znaczy, po pierwsze, w pierwszej edycji kroniki zapisków Ringelbluma została też zamieszczona część, która powstała już poza gettem, prawda? I w jaki sposób te dwa dokumenty zostały pożenione, połączone w sposób sztuczny. Myśmy to podzielili, wyraźnie wskazując właśnie na jakby dwie różne jakości. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to wbrew pozorom może dla takiego, powiedzmy, prawda, przeciętnego czytelnika to nie jest takie istotne, prawda, że te dokumenty, jeden powstał tu, drugi powstał tam. Najważniejsze, prawda, kto był ich autorem. Prawda. Ale no, dla historii, całej historii archiwum, dla biografii, powiedzmy, Ringelbluma ma to bardzo ważne znaczenie. Bo to były zupełnie inne realia, prawda? W zupełnie innych warunkach powstały zapiski, w innych realiach powstały właśnie te trzy dokumenty, które znalazły się w tym cieńszym tomie 29a. No właśnie w tomie składającym się właśnie z tych dwóch opracowań, esejów Stosunki polsko-żydowskie, życiorysy oraz listów, o których jeszcze tutaj pani doktor Eleonora Bergman będzie mówiła szerzej. Ja właśnie jeszcze dlatego na chwilę się zatrzymuję przy tym podziale, dlatego że, proszę Państwa, przystępując do pełnej edycji, właściwie kontynuacji edycji, przepraszam, jeszcze tu chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj do znudzenia zawsze na wystąpieniach takich mówiących o archiwum staram się przypomnieć tutaj jedno nazwisko, które jest, tak powiem, kluczowe dla tej edycji, bo no, nie byłoby, myślę, tego wszystkiego, gdyby nie pani doktor Ruta Sakowska, która można powiedzieć, no, była autorką właściwie tego, co my potem tylko pchaliśmy, że tak powiem, kontynuowaliśmy. Ona rzeczywiście to wszystko zaczęła. Ale właśnie, przechodząc jednak do tej sprawy drugiej, o której zacząłem. Proszę Państwa, ten podział tej dokumentacji jest też bardzo istotny, dlatego że na pewnym etapie porządkowania materiałów Ringelbluma stwierdzono, że właściwie te materiały napisał Ringelblum, więc to trzeba wszystko razem włączyć do archiwum. I proszę Państwa, był taki okres, kiedy właśnie te wszystkie rękopisy, poza listami, bo listy były poza zbiorami, prawda, znajdują się oryginały poza zbiorami Żychu, ale rękopis stosunków i rękopis życiorysów został włączony po prostu jako kolejny rękopis do archiwum Ringelbluma. I w tym zbiorze się przez kilkadziesiąt lat znajdował. Przyznaję się, że tak powiem, brutalnie oba te rękopisy wyłączyłem z tej kolekcji. W pewnym momencie, kiedy porządkowałem właśnie archiwum Ringelbluma, zakładając po prostu, no, że tutaj on się nie może znajdować i znalazł się w innej kolekcji. Ale mimo wszystko w tym samym momencie, kiedy przystąpiliśmy do edycji, doszliśmy do wniosku jednak, że oczywiście te rękopisy, ja zresztą wbrew niektórym naszym kolegom, którzy protestowali przeciwko łączeniu właśnie w tej edycji tych rękopisów, znaczy włączanie tych rękopisów do tej edycji z Ringelblumowskiej, ja uważałem, że jak najbardziej się to powinno zrobić. Proszę Państwa, dlaczego te rękopisy Ringelbluma jeszcze są tak ważne dla nas? Nie tylko jako ważne są ze względu na to, że zawierają bardzo cenne informacje, prawda? Przede wszystkim oczywiście kronika, prawda? Zapiski Ringelbluma, to jest rzeczywiście kopalnia wiadomości o getcie, o stosunkach, o relacjach w samym getcie, ale nie tylko, tak samo o stosunkach polsko-żydowskich, o sytuacji takiej ogólnej panującej wtedy na ziemiach polskich. Ale proszę Państwa, czy stosunki polsko-żydowskie to jest też bardzo ważny tekst, nie dlatego, że to jest opracowanie monograficzne stosunków polsko-żydowskich w czasie okupacji. Oczywiście to nie jest prawda, praca stricte historyczna, prawda, którą byśmy mogli, powiedzmy, oczekiwać od zawodowego historyka, jakim był Emanuel Ringelblum. Nie, to jest esej, to jest praca, która ma pewien ładunek emocjonalny, niesie z sobą, jest nawet, można powiedzieć, do końca obiektywna chwilami, ale bardzo ważna, ponieważ właśnie dlatego ważna, bo ona powstała w określonym momencie, prawda? W tym momencie, kiedy można powiedzieć już nie było getta, właściwie Zagłada była już na tym ostatnim etapie, prawda? Już można powiedzieć, nie było prawie ludności żydowskiej na terenie ziem polskich. I wtedy właśnie Ringelblum jak gdyby robi jakieś podsumowanie. Zresztą pracę, którą planował jeszcze w getcie, prawda? To nie jest rzecz jakaś wymyślona wtedy, koncepcja coś takiego. Konspekt tej pracy był już gotowy przynajmniej kilkanaście miesięcy wcześniej. I proszę Państwa, to jest właśnie też bardzo istotne, że właśnie Ringelblum mimo tej trudnej sytuacji, mimo tych ekstremalnych warunków, w jakich powstawał ten esej, napisał tekst, który się broni. To znaczy można powiedzieć, że Ringelblum tutaj pokazuje stanowisko, znaczy powiedziałbym tak, stara się być obiektywny. To znaczy, prawda, oczywiście mu się nie do końca może udaje to, prawda, bo nie ma źródeł, nie ma pełnego spojrzenia, prawda, pewne rzeczy traktuje emocjonalnie, no bo też trudno, prawda, musimy sobie zdawać sprawę z tej sytuacji, czy nawet nam trudno jest często sobie wyobrazić tą sytuację, w jakiej ci te osoby, które się ukrywały, prawda, w bunkrze w Krysi, przeżywały te ileś miesięcy, prawda, w tym schronie. Więc to było jakieś ekstremum, prawda, które trzeba było pokonać, żeby po prostu, jak powiem, unieść się nad tym wszystkim, co przynosił każdy dzień, każda chwila. Więc to jest, dlatego też na ten dokument trzeba w ten sposób patrzeć, prawda? To jest dokument w pewnym sensie, który zawiera różnego typu ładunki. I to jest, ale nie tylko, proszę Państwa, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Jest to pewne też, to są, porównując te dwa teksty, zapiski, prawda, trzy teksty właściwie, zapiski, stosunki i życiorysy, mamy też pewne spojrzenie, Ringelblum otwiera przed nami pewną perspektywę też pewnej sytuacji wyjątkowej, to znaczy też tego, że my możemy poznać pewne realia, których często w tej chwili brakuje nam źródeł, prawda? Powstają pewne pytania, na przykład dlaczego Ringelblum pisze zapiski, notuje jidysz, życiorysy pisze jidysz, natomiast stosunki polsko-żydowskie pisze po polsku, prawda? W tym samym bunkrze, prawda? Tekst jeden pisze po polsku, drugi pisze w jidysz. Jest to, proszę Państwa, pytanie, na które nie mamy w tej chwili odpowiedzi. Oczywiście możemy się tylko domyślać, Ale jest to też bardzo ważne, znaczy możemy, prawda, tutaj różne snuć domysły, ale w każdym razie jest to też jakieś takie świadectwo, które nie jest wyjątkowe wśród Żydów Polski w tym czasie, prawda? Wśród członków zespołu, który reprezentował, środowiska, które reprezentował Ringelblum. Więc to też jest dla nas jakieś świadectwo właśnie tej grupy, kultury tej grupy, zainteresowań, postawy, prawda? Grupy, która posługiwała się, nawet nie wiemy, proszę Państwa, czasami tutaj były dyskusje, niektórzy twierdzą, że Ringelblum mimo wszystko lepiej posługiwał się polskim niż jidysz, prawda? Ale z założenia grupa Oneg Szabat propagowała i dążyła do tego, żeby teksty, prawda, członków tej grupy powstawały w jidysz. Ale oczywiście życie jest, prawda, praktyka wymusza różne rzeczy i sporo tekstów w archiwum Ringelbluma, ponad połowa powstała w języku polskim, prawda. Więc tutaj mamy też takie świadectwa. Proszę Państwa, ostatnią rzecz, bo więcej mówię o ogólnych rzeczach, mniej o samym tekście. Ostatnią rzecz ciekawą powiem, wydaje mi się, że interesującą. Dla mnie w każdym razie była to rzecz bardzo zaskakująca, mianowicie kwestia edycji. Pierwsza edycja, proszę Państwa, która ukazała się, stosunków, która ukazała się w języku polskim, w języku, znaczy oryginału, prawda, w latach 50. Trzeba zauważyć, ukazała się, proszę Państwa, bez żadnych ingerencji cenzury. Druga zresztą ta edycja właśnie z lat 80., 88 roku, również bez ingerencji cenzury. Natomiast, proszę Państwa, została zupełnie, powiedziałbym, zniszczona przez jakiegoś gorliwego, czy też gorliwą, redaktora albo redaktorkę. Język został zupełnie, proszę Państwa, poprawiony, ulepszony, wręcz chwilami całkowicie zmieniony właśnie. I tutaj była jakaś taka właśnie, no możemy to też łatwo wytłumaczyć, prawda, dokument, który powstał w latach 50. to był, prawda, 20, nawet kilkanaście lat temu, prawda, nikt nie traktował jako źródła historycznego, więc trzeba było język poprawić. Teraz, proszę Państwa, w tej edycji oczywiście to poprawiliśmy, zresztą wydaje mi się, no zrobiłem to z przyjemnością, ponieważ Ringelblum posługiwał się naprawdę takim bardzo specyficznym językiem, bogatym. Dużo tam jest różnych makaronizmów, archaizmów, myślę, że też naleciałości kresowych, bo przecież kończył gimnazjum w Galicji Wschodniej, więc, ale też i warszawskie różne naleciałości gwarowe, więc widać było, że tak powiem, ten język jest żywy i warto było to, że tak powiem, przywrócić i naprawdę się to czyta się, proszę Państwa, w tej chwili zupełnie inaczej i zupełnie inaczej ten autor tutaj wypada. To może na razie wszystko teraz Pani o listach. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta ostatnia część wypowiedzi jest dobrym przejściem do listów, które też są pisane w języku polskim. Ale tutaj pewnie z innego powodu. Otóż adresatami listów byli Adolf i Basia Bermanowie, oboje mocno zasymilowani, dla których język żydowski był drugim albo może trzecim, nawet nie wiem. W każdym razie to właśnie Ringelblum zmusił Adolfa Bermana, żeby się nauczył mówić w jidysz, ale pewnie nie było mu z tym zbyt łatwo. Listy nie mają takiej długiej historii wydawniczej jak pozostałe części tego materiału. Pierwszy raz zostały opublikowane około 10 lat temu w pierwszym tomie Zagłady Żydów w opracowaniu Izraela Gutmana, znanego historyka izraelskiego. No i powiem, że Gutman przy swoim opracowaniu posługiwał się w dużym stopniu czymś, co nazywamy wiedzą pozaźródłową, ponieważ jest tam wiele wiadomości, no, których w żadnej literaturze znaleźć nie można, ani zweryfikować. Tym niemniej tym niemniej to był bardzo istotny punkt wyjścia. Ale listy zostały odczytane na nowo, ponieważ tutaj jest szereg zmian, jeżeli Państwo zechcecie porównać same teksty. No, opatrzony aparatem wzbogaconym w odniesieniu do aparatu zastosowanego przez Gutmana i no, w trochę inny może sposób opracowanego, ale myślę, że to jest rzecz bardziej dla specjalistów. Natomiast tu chciałabym zwrócić uwagę na kilka spraw. Pierwsze, listy pokazują nam Ringelbluma, jego najbliższe otoczenie, sąsiadów w tym bunkrze. Pokazują nam ludzi, pokazują nam zachowania w takim strasznym, w takiej ekstremalnej sytuacji. I jego własne odczucia, odczucia jego żony, bo są tam i dopiski Jehudi, ale też w tej strasznej sytuacji widać, jak bardzo jest to czas podsumowania, jest to czas, kiedy to zagrożenie wisi nad głową cały czas, zagrożenie wykrycia tego bunkra i śmierci. I widać, jak Ringelblum stara się pozamykać różne sprawy. Stara się o nowe informacje o ludziach najbliższych, z którymi był i jest jeszcze wtedy związany, i stara się zostawić świadectwo. To świadectwo to są właśnie te sylwetki albo życiorysy właściwie, i przez listy możemy śledzić cały proces redaktorski, redakcyjny tych sylwetek. Widzimy, co jeszcze chciałby napisać. Chciałby napisać o ludziach żydowskiej organizacji bojowej. Chciałby poprawić już pracę o stosunkach polsko-żydowskich. Już zdaje sobie sprawę, że tam pewne rzeczy już nie są aktualne. Więc listy dają nam powiązania między tymi pozostałymi materiałami. Poza tym listy nam pokazują, jaka była sytuacja polityczna i jakie Ringelblum miał szanse ewentualnie uratowania się czy jakiejś innej działalności. Więc właściwie jest to takie źródło jedyne, albo jedno z bardzo nielicznych, gdzie w ogóle czegokolwiek się dowiadujemy o życiu w tym czasie, o życiu tych ludzi, którzy jeszcze żyli i co się z nimi działo. Ringelblum w tym jednym z listów, które wtedy zaprowadził zaprojektował, zaplanował takie sprawozdanie z działalności kulturalnej w getcie. To jest dokument później znany jako list Bermana i Ringelbluma wspólny, no taki sztandarowy dokument, w którym no, trudno właściwie do końca stwierdzić, co do pierwotnego tekstu dodał Berman już po śmierci Ringelbluma. Do tego listu załączony jest spis ludzi, którzy zginęli i tu znowu mamy powiązanie i z kroniką, w której też są takie spisy, zresztą opublikowane teraz przez nas po raz pierwszy. Prawdopodobnie Ringelblum te spisy robił stale, dopisywał do nich osoby, o których się dowiadywał, że zginęły. I to jest taki materiał, który myślę no, jest godzien zainteresowania badaczy jako materiał sam w sobie. Myśmy nie byli w stanie pójść tropem wszystkich tych informacji o ludziach, które tutaj się znalazły. I to może na razie skończę. Ja może, przepraszam, ja jeszcze tylko jedną rzecz tutaj dopowiem, bo bardzo takiego, znaczy w każdym razie dla mnie jest to jakoś tak utwierdziło mnie w każdym razie przekonaniu, że musimy te listy wydać, to znaczy, bo tu był taki moment, prawda, pewnej dyskusji właśnie, bo na oczywiście stosunki to była oczywista sprawa, życiorysy, prawda, to też, ale właśnie listy powiedziałbym, że to były, tak powiem, dopiero na kolejnym procesie, prawda, tutaj dyskusji myśmy dołączyli. I ja powiedzmy po przeczytaniu tego dokumentów właściwie jedna rzecz mnie bardzo, tak powiem, dotknęła i zresztą jestem wdzięczny, że dzisiaj profesor Śpiewak właśnie odczytał te właśnie fragmenty, które dla mnie są bardzo ważne w tych listach, na tym spotkaniu właśnie na miejscu bunkra, prawda, Krysia. Mianowicie mówiące właśnie o archiwum, to znaczy o tym, jak ważne dla archiwum Ringelbluma oczywiście, jak ważne właśnie archiwum dla Ringelbluma i ten właśnie problem zabezpieczenia, odkrycia dalszych jego losów, tej dokumentacji i tak dalej, jak on cały czas o tym, prawda, myślał, też przebywając właśnie w bunkrze. Więc to jest, tam jest właściwie w jednym liście, to jest w tym fragmencie, co dzisiaj usłyszeliśmy, prawda, to jest taki obszerny opis, ale też są takie drobne jeszcze wspomnienia, informacje, ale w każdym razie jest to bardzo, bardzo ważne, takie właśnie świadectwo, że no Ringelblum do końca właśnie, no krótko mówiąc, to było dla niego bardzo ważne, prawda? Ten niepokój o to, czy to archiwum, prawda, uda się później odkryć, jeżeli wszyscy zginą i tak dalej, jaki będzie los tej dokumentacji. Potem, jeżeli się odkopie, to co z tą dokumentacją ma być dalej, prawda, i tak dalej. To wszystko w tym dokumencie, w tym liście zostało poruszone. Tak, tak. Mhm. Ja tylko chciałam dopowiedzieć, że to wszystko rzeczywiście tam jest, ale jest powiedziane w sposób zakodowany. Więc listy są dokumentami, które trzeba rozszyfrowywać. Archiwum to są papiery handlowe, ukrycie, miejsce ukrycia to jest magazyn, różne miejsca ukrycia to są magazyny w ogóle. Żydzi, którzy się ukrywają, to są często chowianie, od tego, że się chowają. I język tych listów to jest rzecz sama w sobie. Zresztą to nie są jedyne dokumenty, dokumenty kodowane, jak wiem, listy o zagładzie, które właśnie wydała Ruta Sakowska w pierwszym tomie naszej edycji, też są tak mocno zakodowane, więc to jest ta kolejna trudność, z którą tutaj trzeba się mierzyć. Dziękuję bardzo. Więc Państwo ze sobą odpowiedzieli na wszystkie moje pytania, więc zadam pytanie kończące już tę dyskusję. Wracając do tych powiązań do Ringelbluma i do powiązań między tymi tekstami, ponieważ dzisiaj wspominam Ringelbluma, chciałam się zapytać, jakiego Ringelbluma widzimy w tych tekstach, bo to nie jest prosty dokument osobisty. Pisma z getta są raczej suche i faktograficzne i chyba trudno do Ringelbluma jako do człowieka dotrzeć, ale wydaje mi się, że jednak umożliwy jest. I jaką opowieść jest w tych tekstach, to znaczy kim jest Ringelblum we wrześniu 1939, kim jest jesienią 1942, kim jest w marcu, kim jest w 1943 roku, jak on się zmienia. To jest pytanie, na które myślę, że dr Bergman będzie mogła odpowiedzieć najlepiej, dlatego że najwięcej Ringelbluma takiego osobistego jest właśnie w listach, prawda? Natomiast myślę, że możemy się wszyscy do tego zgodzić, że niezależnie od tego, w którym momencie on jest i co on w danym momencie pisze, on ma świadomość misji. Tak? On jest historykiem, on ma poczucie, że to, co on pisze, posłuży przyszłym historykom. To znaczy, to jest, i to chyba najbardziej właśnie widać tutaj w pismach z getta, to jest właściwie warsztat pracy historyka. Ja zresztą w ten sposób ten tekst czytałam, dlatego że o wiele łatwiej, tak mi się zdaje, jest edytować tekst, w którym autor jest bardziej widoczny, w którym autor mówi ja, w którym mówi ja zrobiłem, ja byłem, widziałem, uważam to i to, przeżywam tak i tak. Tutaj z tym jest problem. On w tych pismach gettowych, w tych zapiskach gettowych jest bardzo, bardzo rzadko pisze o sobie. Dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć takie przypadki, kiedy wiemy na 100%, że on mówi o sobie. Tutaj trochę też jest problem, powiedziałabym, niejasności tłumaczenia, to znaczy on najczęściej używa trzeciej osoby liczby pojedynczej jidysz, co można tłumaczyć na polski jako widziano, zrobiono, a można czasami samego imiesłowu czasownikowego używa, a można tłumaczyć jako widziałem, zrobiłem, bo ten imiesłów jest taki sam dla każdej osoby gramatycznej. Więc to jest pewien problem, bo my nie zawsze wiemy, czy on pisze o tym, co ktoś mu opowiedział, że gdzieś tam coś widziano, kogoś widziano na przykład, czy o czymś, co on sam widział. Myśmy to próbowały, pracując z dr Agatą Kondrat, która w większości weryfikowała tłumaczenia Adama Rutkowskiego z oryginałem, próbowałyśmy to jakoś na wyczucie wypośrodkować, ale oczywiście nie mamy pewności, czy nam się to zawsze udawało. Z tych powodów ja też próbowałam spojrzeć na te teksty bardziej jako na taką właśnie, tak jak powiedziałam, na warsztat pracy historyka. Chociaż tutaj się muszę poskarżyć, że jak na historyka, to on ma bardzo na bakier z datowaniem swoich dokumentów. Tak. Trochę mnie, mówiąc szczerze, jako osoba, która sama jest historykiem, dziwi, że ktoś, kto robi notatki z myślą o przyszłych swoich czytelnikach, o jakiejś przyszłej pracy, może nawet nie tyle o przyszłych czytelnikach, co o tym, że one mu posłużą potem do napisania jakiejś pracy o czasach okupacji, że nie zaczyna tych notatek od dat. Czy czasami zaczyna, czasami nie. Nie byłam w stanie wyłapać, czy jest tutaj jakaś logika za tym stojąca. Mam wrażenie, że nie było żadnej logiki. Natomiast widać w tym czasami też, że jeżeli się to spojrzeć na taką, to, co się nazywa piśmienną praktyką życia codziennego. Ja zainspirowałam się tutaj, kiedy pracowałam nad tym tomem, badaniami wybitnego francuskiego znawcy diarystyki Philippa Lejeune'a, autora paktu autobiograficznego, który Państwo być może czytali, i świetnego artykułu, naprawdę znakomitego, w którym Lejeune porównuje rozmaite wersje dziennika Anny Frank, to znaczy nie kolejne wydania, tylko kolejne wersje, bo jak wiemy, Anna Frank pisała dziennik dla siebie, potem w którymś momencie zaczęła myśleć, że wyda go po okupacji jako książkę, no więc zaczęła go przerabiać i tak dalej. I to mnie zainspirowało do tego, żeby podobnie spojrzeć trochę na tego Ringelbluma, tak? Co tutaj jest, czego tutaj nie ma, co on pisze i w jaki sposób. Stąd też ta decyzja o tym, żeby umieścić tutaj konspekty tekstu, które wcześniej nie były nigdy publikowane. I są takie rzeczy, nad którymi się właśnie możemy zastanowić, na które wcześniej jakoś nie zwracano szczególnej uwagi. Jedna z nich tutaj już została przez moich współrozmówców poruszona, czyli na przykład kwestia języka. Tak? Te zapisy są w jidysz, ale Ringelblum był perfekcyjnie dwujęzyczny. Polski był jego bardzo silnym językiem. On w końcu kończył i polskojęzyczne gimnazjum, i potem studia. Więc ta polszczyzna mu przebija. Trudno powiedzieć, który język miał opanowany lepiej, być może były na równym poziomie. Natomiast ta polszczyzna chwilami po prostu wyłazi, prawda? Że zdarzają się jakieś cytaty, zwłaszcza tam, gdzie on cytuje folklor okupacyjny. Czasami to zapisuje po prostu po polsku, czasami po polsku, aczkolwiek fonetycznie widzisz. Więc z tym jest u niego różnie. Ja też starałam się zwrócić uwagę na tę wielojęzyczność Ringelbluma. On też ma na przykład takie fragmenty, które zapisuje po hebrajsku i właściwie wszyscy dotychczasowi edytorzy kontentowali się stwierdzeniem, że no, czasami ze względów konspiracyjnych coś tam sobie pisał po hebrajsku, prawda? Rzeczywiście jest taki moment, kiedy on się wydaje w tych notatkach trochę je właśnie kamuflować. Tutaj dr Berman wspominała o rozmaitych kodach i kiedy na przykład zaczyna stosować, wyraźnie ma jakiś taki swój system na oznaczanie Niemców, którzy często są określani słowami diene, czyli tamci, albo aszkenazim, co jest tradycyjnie właśnie takim hebrajskim określeniem na Niemców. Ale ma też taki swój, kiedy używa rozmaitych hebraizmów i do hebraizmów oznaczających, mających jakąś taką konotację związaną z władzą, prawda? Typu przełożony, czy władca, czy książę, czy coś takiego. I musiała być jakaś wewnętrzna logika tego kodu, dlatego że są czasami takie zapisy, w których on używa prawie że jedno po drugim, powiedzmy w trzech linijkach tych trzech hebraizmów, tak? Czyli tak jakby różnych Niemców w ten sposób określa, być może w zależności od funkcji, od tego, czy chodziło o kogoś, nie wiem, o urzędnika administracji, czy o wojskowego. Nie byłam w stanie tego rozgryźć, a nikt z dotychczasowych edytorów się też nad tym nie zastanawiał. Podobnie jak nikt się nie zastanawiał właśnie nad tym kamuflowaniem części zapisów hebrajszczyzną, dlatego że są u niego czasami fragmenciki, króciutkie, czasami to jest zdanie, czasami to jest pół zdania napisane po hebrajsku, których najczęściej on zapisuje informacje, najczęściej, bo nie zawsze, dotyczące na przykład tego, że gdzieś kogoś, prawda, Niemcy rozstrzelali, albo informacje dotyczące gwałtów, ale nie tylko, więc to jakby nie jest jedyny możliwy klucz do odczytania. I to jest napisane i poprzedni edytorzy przyjmują, wcześniejsi edytorzy, że no było to w celach właśnie konspiracyjnych stosowana ta hebrajszczyzna. Jak się nad tym zastanowić, to jest to hebrajszczyzna bardzo podstawowa, żeby nie powiedzieć wręcz dość uboga, i to takie robi wrażenie, jakby jemu brakowało słów na to, żeby kontynuować ten zapis po hebrajsku i on z ulgą wraca do jidysz. Nawet edytorzy hebrajscy jakoś do tego w edycji, znaczy edytorzy izraelscy nawet się do tego nie odnieśli w edycji hebrajskiej, na co miałam nadzieję, więc właściwie to też jest jedno z takich pytań. Także to są takie rzeczy, na które można patrzeć, jeżeli próbuje się też w nim zobaczyć osobę, która ma jakiś warsztat, prawda, która jakoś w jakiś sposób pracuje. To, co też uderza, to jest, tak jak powiedziałam, niewątpliwie bardzo dużo takiego przebadania świadectwa i w to też, myślę, się wpisuje to, o czym tutaj dr Bergman wspomniała, czyli właśnie te listy ofiar, które drukujemy teraz właściwie po raz pierwszy, to znaczy trochę je drukował Józef Kermisz w takiej jidyszowej edycji z roku 1985, która wyszła w Izraelu, ale tylko częściowo i on ma w tej edycji zresztą strasznie dużo błędów w odczytaniu oryginału. Natomiast to są takie rzeczywiście spisy, które on zaczyna robić w czasie wielkiej akcji deportacyjnej i właściwie od samego początku on prowadzi takie spisy, prawda? Kogo straciliśmy, kogo już wywieziono, a kto został przy życiu. I mamy takie spisy, jest ich kilka. Najpóźniejszy, tak jak nam się wydaje, znaczy najpóźniejszy, który jesteśmy w stanie datować, robiony jest już po tak zwanej akcji styczniowej z 18 stycznia 1943 roku, w której ginie Icchak Gitterman, przyjaciel Ringelbluma, też ważna postać dla archiwum Oneg Szabat, jego mentor wieloletni. I mamy taki zapis, taką notatkę wspomnieniową o Gittermanie, która zaczyna się słowami bardzo często cytowanymi w odniesieniu do Ringelbluma, że dzisiaj zginął Gitterman, jak ostatnim razem był u mnie. Znaczy ja Państwu przeczytam, bo po co ja mam ją właściwie, po co ja mam ją parafrazować. Bo szybciej będzie prawdopodobnie, jak ją sparafrazuję. Ostatnim razem, kiedy był u mnie, to przeglądaliśmy właśnie listy wywiezionych, on dopisywał kolejne nazwiska. Teraz na tej samej liście jest nazwisko Icchaka Gittermana. Czy ktoś kiedyś dopisze i moje? No, tak, taki jest sens tej jego notatki. Otóż wszystko wskazuje na to, że mamy tę listę, to znaczy rzeczywiście mamy listę, na której jest nazwisko Icchaka Gittermana, na której są dwa różne charaktery pisma. I co więcej, jest to jedyna lista ofiar, jaką znamy, na której jest to nazwisko Gitterman. Więc wiemy, że ona musiała powstać, że to są zapisy po prostu tak ze stycznia 1943 roku. Ale oczywiście myślę, że więcej Ringelbluma widać i w stosunkach, i w listach, jeżeli chodzi o jego osobowość, o jego charakter. Tak, znaczy myślę, że stosunki, znaczy na pewno listy pokazują takie no, bezpośrednie reakcje na różne rzeczy, na pewne informacje i tak dalej. To na pewno i to nie ma wątpliwości, to jeszcze pewnie usłyszymy coś na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o stosunki, to powiem tak, że właśnie jest to taki tekst, który też właśnie porusza tym, że ja proszę Państwa użyłem takiego słowa, że nie jest do końca tekst obiektywny, znaczy, bo on nie jest do końca obiektywny, prawda, bo my tutaj jako historycy, prawda, jako ludzie, którzy już mamy, prawda, taką, a nie inną wiedzę, możemy na to spojrzeć, powiedzmy, trochę z góry. Ale jeżeli właśnie weźmiemy pod uwagę te realia, w jakich on powstał, to widać, że Ringelblum rzeczywiście potrafił mieć pewien dystans do tego. Nawet on w tym momencie potrafił mieć dystans do tego, co się dzieje, prawda, wokół niego. I to też jest jakieś świadectwo właśnie o tym człowieku, prawda, że można powiedzieć, że ten historyk, nie, prawda, tutaj działał, prawda, w jakiś sposób bronił go przed tym, żeby no, pisał tylko jakieś właśnie własne odczucia, prawda. Nie, on starał się właśnie pisać rzeczywiście, że tak powiem, układać te ciężarki na tej wadze jakoś w miarę, w każdym razie w jego na pewno odczuciu w miarę sprawiedliwie i rzeczywiście pokazuje te relacje między polsko-żydowskie właśnie w dosyć takim właśnie bogatym tle, to znaczy takim tle, no, pokazując i takie sytuacje, i takie, prawda. I tutaj tu możemy, prawda, wskazywać na jakieś uchybienia, prawda, faktograficzne, interpretacyjne i tak dalej. Ale właśnie nie możemy właśnie oczywiście, i to podkreślam, zabrać właśnie Ringelblumowi tych prób, prawda, bycia tutaj obiektywnym i rzeczywiście starania się mówienia o wszystkich rzeczach. Więc to jest na pewno bardzo ważne. Ale powiem tak jeszcze, jeżeli chodzi o ogólne moje odczucia właśnie, znając właśnie no, różne jego teksty, że generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że Ringelblum był właśnie człowiekiem no, takim dosyć, powiedziałbym na pewno ciepłym, to znaczy coś takiego z tych tekstów wynika, że po prostu no, pochylał się nad jakimiś takimi drobnymi rzeczami, które by się wydawały zupełnie nieistotne w tym momencie, prawda, w tym, w w tym ogniu, w tych strasznych momentach. I też wydaje mi się, że potrafił się nawet właśnie dostrzec jakieś pozytywne rzeczy właśnie też właśnie na podstawie jakichś takich drobnych rzeczy, prawda? I więc to jest dla mnie też jakieś takie, znaczy te teksty są takie, powiedziałbym, no, powinny być pesymistyczne, a są chwilami jakoś tak jakby czeka podnosiły, prawda, na dochód. Znaczy nie czuję się, jeżeli można próbować że tak powiem, odsunąć tą rzeczywistość, którą człowiek zna z innych źródeł, to chwilami zupełnie człowiek się porusza po jakiejś zupełnie takiej rzeczywistości, chwilami właśnie inny. Właśnie może przez to, że Ringelblum właśnie potrafił jakoś pewne rzeczy opisać, na pewne rzeczy zwrócić uwagę, jest też kwestia właśnie języka i to wszystko jest jakieś takie bardzo, bardzo, wydaje mi się, że szczere. To znaczy myślę, że Ringelblum pisał właśnie, bo jest dużo jego takich własnych opinii, też nie tylko w stosunkach, ale też w zapiskach, prawda? Taki widać po prostu, krótko mówiąc, pisze co myśli w tym momencie, prawda? I to jest na pewno, to też dużo mówi o jego właśnie, wydaje mi się, no, jako człowieku, prawda? Też nie ukrywa swoich poglądów, swojego stosunku do różnych spraw społecznych, politycznych itd. Ale potrafi też pisać ostro, prawda, o rzeczach, które uważa, że są złe, prawda? I o ludziach, którzy według niego postępowali źle, prawda, tak dalej. Więc to jest też jakiś taki dla mnie, tak za, powiedzmy, to widzę. Czas się kończy. Tak. To ja tylko bardzo krótko. W takim razie w listach dochodzi do głosu również żona Ringelbluma. I to jest bardzo istotne, dlatego że wielu rzeczy dowiadujemy się od niej. Ona jest tą, która się angażuje w jakieś straszliwe kłótnie w tym bunkrze. Ona jest tą, która wygląda na to, chroni Ringelbluma przed udziałem w tych wszystkich konfliktach. Ona to odchorowuje. Ringelblum w swoich pismach z getta poświęcił jej chyba jeden akapit, albo może nawet mniej. Natomiast na pewno z tych listów widać, jak ważna to była dla niego osoba, widać, jak ważny był dla niego syn, który no, już miał 14 lat, dla którego zdobywano książki, którego oboje przecież byli nauczycielami i oboje starali się, żeby nie stracił, starali się, żeby miał wszystkie podręczniki, żeby był przygotowany do tego, że jak wyjdzie z tego bunkra, to żeby mógł się po prostu dalej uczyć. I to jest to jest jakiś jeden motyw, to jest to życie rodzinne, bardzo ważne. Na pewno małżeństwo było bardzo dobre i na pewno też to wiemy też z takich bardzo drobnych fraz, drobnych zdań, ale z całą pewnością wszyscy wzajemnie byli do siebie bardzo przywiązani. Natomiast tak, z listów wiemy, że miał możliwości wyjścia stamtąd, miał pewne możliwości działalności politycznej, ale musiałby tam zostawić żonę i dziecko. I tego w żadnym momencie nie zrobił. Zresztą pamiętajmy, że spokojnie mógł zostać w Szwajcarii w sierpniu czy na początku września 1939 roku, ale wrócił. Wrócił, bo były dwa obowiązki. Jeden był obowiązek wobec Żydów polskich, ta jego misja, prawda, która natychmiast, którą po prostu była to jakaś wrodzona jego misja, i obowiązek bycia z rodziną, chęć bycia z rodziną, miłość do rodziny. No i myślę, że jeszcze wierność partii, do której należał od którego roku, ale od bardzo dawna, i która też była bardzo ważną częścią składową jego charakteru i jego podejścia do życia. No i to jest na pewno temat na dłuższe opowiadanie. Dziękuję bardzo i szczególnie o Judycie, bo myślę, że to jest bardzo ważne i mało się o tym mówi i sam Ringelblum mało o tym pisał. Więc teraz oddam Państwu głos. Pytania? Do jakiej partii należą? Do jakiej partii należą? Ale jest i on lewica. Piotr Boczowski, chciałem tutaj po uwagach o przywróceniu języka Ringelbluma, które się pojawiło w kilku, to można by tak ująć, że no tak jak dla Ringelbluma wyzwaniem była rzeczywistość Zagłady. Dla niej język i jego historyczna kompetencja potrafią sprostać temu doświadczeniu. To teraz jest chyba trochę tak, że my staramy się ocalić, szczególnie chodzi o te dwa Ringelbluma, ocalić te teksty jako źródło. To znaczy, że robimy wszystko, żeby były na poziomie językowym i tym zachowane. Dlatego, że wiemy, że te źródło będzie przedmiotem następnych pytań. I mi się wydaje, że generalnie jest taka teraz tendencja, jakby tutaj Pani mówię, bo to jest historycznie, że taka jest tendencja. Na przykład na sekundkę w innym rejestrze, na przykład wielki wysiłek, żeby odcyfrować dzienniki Aleksandra Bada, polegają na tym, że się odcyfrowuje już prawie tak, że one się rozsypują. To, co wydawał na początku Rutkowski, czy ktoś tam, jak widzimy teraz, tych analitycznych, tych, że one zachowują nową wartość, ale słuchajcie, się ich narracja rozsypuje. Coś zyskujemy, coś tracimy. Inna uwaga, a propos, to mnie dotyczy, co Pani powiedziała o zmianie też czasu języka, w sensie czasu. To jest taka rzecz, którą tutaj ostatnio badałem, że na przykład dziennik Plugowskiego, edycja z 1957 roku, wydaje się o wiele lepsza językowo od tego, co zrobiła Karol teraz, mimo cenzury i tak dalej. Więc tu jest też kwestia, że redaktorskie ingerencje są przecież szalenie delikatną sprawą. Na przykład na poziomie listów, chcę Państwu powiedzieć, że w wydaniach listów, na przykład mamy listy, nie przyjęcia specjalnie do gminy rejestr, na przykład nie wiem, Czapski z Giedroyciem w 1943 roku. Teraz poddane redakcji, to my prawdopodobnie byśmy tak wiedzieli, jak pisano wtedy po polsku i jak formułowano pewne rzeczy, dlatego że już zmieniamy. Idąc oczywiście z praktyki redaktorskiej, która jest nieunikniona, ale to są te paradoksy, które się stykamy przy tego typu pracy. I jeszcze może taką jedną uwagę, która mnie tutaj na końcu dożyła, jak Pani powiedziała o tym ze szkołą, żeby skończyć szkołę. To się przebija we wszystkich świadectwach. To znaczy, oczywiście coś niesamowitego dotyczy kwestii żydowskiej i nie tylko. To znaczy, we wszystkich zagraniach dbano o to, żeby dalszy ciąg roku szkolnego. To jest dosyć niesamowite, jak się na to zobaczy tak metafizycznie. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała od razu powiedzieć, bardzo jestem wdzięczna, że Pan poruszył tę kwestię języka i to, co Pan powiedział, że coś, że tłumacząc te teksty, czy wydając je dzisiaj, my coś zyskujemy, ale też coś tracimy. Ja się z tym absolutnie zgadzam. I to był zresztą w ogóle jedno z takich pytań, które sobie zadawałam, pracując nad tym tekstem, właściwie jak daleko ingerować w to tłumaczenie Adama Rutkowskiego, dlatego że ono nie jest w 100% wierne oryginałowi. Pomijam w tym momencie kwestię cenzurowania, prawda? Natomiast chodzi po prostu jakby o sam fakt, że to wydanie wcześniejsze, ono było szykowane dla masowego czytelnika. W związku z czym, a w oryginale ten język zapisów Ringelbluma, on jest dużo bardziej, powiedziałabym, taki chropowaty, pośpieszny. Rutkowski, tłumacząc to, przechodził na taką polszczyznę dużo bardziej literacką, prawda? Czyli chociażby właśnie czasami rozwijał równoważniki zdań do pełnych zdań, prawda? Przerabiał to troszeczkę albo trochę, no to zależy. I tutaj żeśmy się też zastanawiały z Agatą Kondrat właściwie jaką formę przyjąć, prawda? Bo z jednej strony warto byłoby wrócić do oryginału, a z drugiej strony ten oryginał jakby no, też zaczyna nam źle brzmieć, prawda? Żeby tutaj nie przedobrzyć, więc starałyśmy się znaleźć jakiś złoty środek, tak żeby jednak było widać, żeby jednak tego Ringelbluma było troszeczkę bardziej widać, bo on nie jest aż tak literacki i aż tak, powiedziałabym, zaokrąglony, jak w tym tłumaczeniu pierwotnym Adama Rutkowskiego. Poza tym tamto tłumaczenie też dzisiaj się już na przykład od tego odchodzi. Myślę, że już od jakiegoś czasu się od tego odchodzi i to bardzo uderza, kiedy się to tłumaczenie dzisiaj, tamto stare tłumaczenie dzisiaj czyta. Mianowicie ten przekład jest, że tak powiem, schrystianizowany, prawda? To znaczy Żydzi w getcie nie obchodzą Pesach, tylko obchodzą Wielkanoc, nie Szabułot, tylko Zielone Świątki i nie mają barnicy, tylko konfirmację. No więc dzisiaj już się tego nie stosuje się takiego zabiegu, że tak powiem, przybliżania kultury żydowskiej w ten sposób, więc tutaj żeśmy, można powiedzieć, wróciły do źródeł. Natomiast ja się też zastanawiałam, na ile zachować ten język tłumaczenia Rutkowskiego, też w tym sensie, że miałam poczucie, że gdyby Ringelblum napisał te zapiski po polsku, to byłoby to oczywiście polszczyzna bliższa Rutkowskiemu niż mojej, prawda? Z powodów oczywistych. Natomiast doszłam do wniosku, że jednak już dzisiaj widać, że ten tekst powstawał w latach 60. Ten tekst tłumaczenia, gdyby to był tekst źródła, to oczywiście byłoby zachowane. Ale że tekst tłumaczenia powstał w latach 60. i doszłam do wniosku, że ono jednak musi być dzisiaj zrozumiałe, tak? Że to jest ta decyzja, że tutaj jednak no, trzeba to trochę miejscami po prostu zmienić, dlatego że miejscami już to po prostu źle brzmiało. Zawsze zresztą, no, jeżeli ktoś jest zainteresowany, można sięgnąć do tego wydania Kroniki Getta Warszawskiego i porównać, jak to brzmi dzisiaj, jak to brzmiało wtedy. Prawdopodobnie, zresztą to w dużej mierze zresztą jest zachowane. Generalnie starałyśmy się unikać zasady, żeby zmieniać tylko po to, żeby zmieniać i żeby to było coś nowego. Zmieniałyśmy wtedy, kiedy miałyśmy poczucie, że rzeczywiście jest to konieczne, w sensie jeżeli oryginał mówi coś innego niż tłumaczenie, tak? A często jest tak, że oryginał mówi ostrzej. Teraz zresztą znalazłam, że w którymś miejscu żeśmy się, znaczy nie dopatrzyłyśmy się, tłumaczka zostawiła bez zmian, a ja tego nie wyłapałam. Mianowicie jest takie miejsce, w którym Rutkowski przełożył skąpstwo bogaczy warszawskich. Tam, bo Ringelblum pisze, że tam zamożni Żydzi nie dali pieniędzy na coś tam i u Rutkowskiego jest skąpstwo bogaczy warszawskich, w oryginale, bo jeszcze teraz sprawdziłam, bo z jakichś powodów musiałam, jest świństwo bogaczy warszawskich. Niby to samo, niby o to chodzi, a jednak nie do końca, prawda? Więc czasami to są tego typu niuanse, jeżeli udawało się je wyłapać, no to w takim przypadku starałyśmy się zmieniać. Znaczy, może jeżeli chodzi o przekłady, znaczy jest, proszę Państwa, niestety no, ta trudność, że no, każdy przekład trochę fałszuje, że tak powiem, oryginał. I tego się niestety, no, krótko mówiąc, z tego się nie przeskoczy i z tego to trzeba, że tak powiem, przyjąć. My dajemy, znaczy tutaj, prawda, no zawsze obowiązek, powiedzmy, wydawcy źródeł jest taki, żeby czytelnik mógł zajrzeć do oryginału i ta możliwość tutaj istnieje. Bo, proszę Państwa, tak jak tutaj powiedziałbym, że przy Ringelblumie nie było aż tak poważnych problemów, jak przy innych tekstach, innych autorów, tekstach znaczy idyszowych. Bo naprawdę było, proszę Państwa, no krótko mówiąc, nie było mowy o tym, żeby, że tak powiem, przetłumaczyć dosłownie, prawda? Dlatego, że te teksty byłyby zupełnie nieczytelne w języku polskim. Notabene one też były nieczytelne w jidysz, prawda? Dla niewtajemniczonych. Więc trzeba było, no, chwilami naprawdę trzeba było pewne tutaj wprowadzać pewne dodatki, jak to się mówi, bardzo to może źle zabrzmi, ale powiem to wprost, prawda? Że czasami przeważnie oczywiście, znaczy wszelkie zmiany są zaznaczane i tak dalej, ale w każdym razie no, muszą być te zmiany po prostu, bo ten tekst jest nieczytelny. Natomiast w przypadku właśnie tekstów polskich, no to generalnie rzecz biorąc, oczywiście też są ingerencje, ale to są ingerencje, że tak powiem, ortograficzne, prawda? To znaczy nie ma ingerencji, znaczy no, tutaj zasada była taka, żeby powiedzmy żadnych zmian językowych, stylistycznych, prawda, nie wprowadzamy, nie zmieniamy słów i tak dalej. A jeżeli nawet one były, prawda, ewidentnie były jakieś błędne zapisy, no to o tym informujemy. Więc tutaj, a przykład powiedzmy akurat stosunków, no jest właśnie takim przykładem, że ja starałem się, bo akurat przygotowywałem to do druku, starałem się, że tak powiem, przywrócić tą wersję, prawda, pierwotną, żeby on rzeczywiście, ta wersja była jak najbardziej oryginalna, prawda? Więc to jest, ale mówię, no, ponieważ jest 50% tekstów w archiwum, prawda, tych tekstów byśmy edytowali, jest w jidysz albo po hebrajsku w mniejszym stopniu. No, tutaj niestety zmagaliśmy się właśnie z tymi problemami językowymi bardzo nie, może nie często, ale powiedzmy czasami bardzo poważnymi. A zaraz, bo może jeszcze ktoś, tak, może ktoś jeszcze z sali będzie chciał. Już może zadać pytanie. Ja już nie, absolutnie. Czy możesz powiedzieć ukończyć? Nie, bo to jest jednak się potrzymali do przyczasna. Nie, bo to się... Chyba, że ktoś... Bardzo proszę. Może tak głośno. Tadeuszu, no dwa pytania. Pierwsze, czy uważasz, że te stosunki to sam Artur Eisenbach zmieniał, czy jakaś pani redaktor, a on tylko skomentował, czy nie udało się tego ustalić? Pierwsze pytanie. A drugie pytanie, no wiem, jest przy tej tragedii, ale bardzo mnie ciekawi. Czy oprócz tego, że no, zginęli ludzie, prawda, czy też zginęły teksty, czy coś możemy z tych listów wnioskować, że tam była jeszcze dalej praca, że tam w warsztacie Ringelblum miał jakieś tematy, które prawdopodobnie nie wiem w ogóle co się z tym stało, czy to było zabrane przez Niemców, czy od razu spalone, zadane, bo tego chyba nie ma w tym tekście Radowskiego i Białego. Tak. Dobrze. To te dwa pytania. To znaczy tak, jeżeli chodzi, znaczy może to zacznie od tezy. Ja na to drugie pytanie, tak. Najprawdopodobniej był jeszcze trzeci zeszyt życiorysów, który Ringelblum bardzo chciał przekazać Bermanowi, ale niestety nie zawsze przychodził ktoś, zwłaszcza przez te ostatnie miesiące, przychodził ktoś z zewnątrz i te kontakty się rwały w tych ostatnich miesiącach. I wyraźnie trzeci zeszyt życiorysów był gotowy i nie został przekazany. Wydaje się, że ten trzeci zeszyt zawierał życiorysy żołobowców. Natomiast opracowanie przechowywane w kibucu bohaterów gett anonimowych. Jedno z tych, które do Londynu zostały wyekspediowane razem z tym tak zwanym listem z 1 marca. Nie wiemy, no, trzeba by się wczytać w to opracowanie, czy to może być Ringelbluma, czy nie. Planował pracę o Dżancie, tego nie ma. Niemcy tego nie zabrali, ponieważ ze świadectwa, właśnie nie świadectwa, no, ale to jest jedyna osoba, która najwięcej chyba wiedziała o tym, co się stało w momencie zadenuncjowania bunkra, ponieważ jeszcze miała okazję rozmawiać z matką Mieczysława Wolskiego. Otóż Niemcy kazali wyjść wszystkim na powierzchnię, ale nie zeszli, nikt z nich nie zszedł na dół, bo bali się, że może ktoś tam jeszcze być. W związku z czym wrzucili kilka granatów, no i to wszystko zniszczyli. Cokolwiek tam było, zostało zniszczone. Nie wiem, czy wszyscy Państwo już się z tym zapoznaliście. Przypisy, ich ilość, ale ich jakość jest imponująca. Jednorodność. Naprawdę jest to, te dwa tomy są na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że będą też skierowane do jakichś nagród, bo wreszcie docenia się również w sprawach naukowych, już można nawet tytuły, chociaż tutaj się nikomu nie jest to potrzebne, zdobywać na podstawie wydawnictw źródłowych. I naprawdę chciałam jeszcze przekazać od mojego męża najwyższe uszanowanie dla to, który jest kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych, a właściwie źródłoznawstwa, i twierdzi, że chyli głowę, jak to jest zrobione od strony warsztatowej. Bardzo nam miło. Ja chcę jeszcze dopełnić, bo w takim razie po pierwsze, czy ta edycja z 1967 roku, ona jest tutaj. Ja tyle lat nie myślałem, że to na mieście czy gdzieś, no to wiadomo, jak to później było pisane sami, czy Madajczyk i tak dalej, wszyscy to czytali i nie byli zachwyceni tym materiałem z powodu. Ale jeżeli ktoś to troszkę wrócił do oryginału, to była Ruta Sakowska, że w 1983 przecież tu już nikt po emigracji tak naprawdę to nie znał wystarczająco idziesz, żeby wycofać te ingerencje, te poprawki, poza Lutą. Właściwie nikt na tym poziomie nie znał. A Luta znowu, prawda, raczej w drugą stronę wyprowadzała z tego problemu. To tajemnica, poruszenie taką tajemnicę, że aż mnie to zaskakuje. To znaczy tak, jeżeli chodzi o te napisy z lat 60., one owszem są tutaj, czy też ich kolejne wersje, ja też nie porównywałam dokładnie tych wersji między sobą, bo to mogą być czasami jakieś zupełnie drobne różnice, a śledczy na tym trzeba bardzo dużo czasu. Myślę, że też, że one krążyły w kopiach, tak? To znaczy po prostu naprawdę podobnie jakiś tam egzemplarz był w redakcji Czytelnika, jakiś egzemplarz był pewnie tutaj. Jeszcze pewnie jakiś egzemplarz był w cenzurze, no bo nie sądzę, żeby to był jeden, który sobie przekazywano, prawdopodobnie pracowano na kilku co najmniej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co potem właśnie w 1983 roku, no właśnie tu jest pewien problem, nie istnieje archiwum Czytelnika, to znaczy nie sposób sprawdzić, jak to właściwie dalej wyglądało, jak oni konkretnie nad tym pracowali. Kronikę wydał Artur Eisenbach. Prawda? Więc ja podejrzewam, że on po prostu wziął ten tekst Adama Rutkowskiego do tłumaczenia. Czy ona też wychodzi w 1983 roku, no więc to była 40-lecia powstania w getcie, prawda? Więc widocznie przyszedł sygnał z góry, że możemy trochę zelżyć, prawda, tutaj i pozwolić im to wydać. Tak to sobie wyobrażam. Natomiast nie wiemy, jakie on ma dokładnie. Na ten temat niestety są takie jego no, szczątkowe zapiski osobiste, jego w sensie Artura Eisenbacha, ale on w nich właśnie wspomina właściwie głównie o stosunkach. Mu bardzo zależało na tym, żeby wydać stosunki Może też dlatego, że z kroniką nie było takiego problemu. Ona wyszła pierwsza w roku 52, nawet jeżeli była potwornie wtedy ocenzurowana, drugi raz potem w latach 60. i była, mówię o edycjach jidyszowych teraz. Natomiast ze stosunkami rzeczywiście był problem i on zresztą pisze gdzieś, że wynegocjował w wydawnictwie, wynegocjował w Czytelniku, że stosunki pójdą w całości, ale za cenę tego, że 11 stron z jego wstępu zostanie usuniętych, tak? No ale zależało mu na tym, żeby jednak tekst poszedł bez ingerencji i rzeczywiście poszedł. Natomiast ten aparat krytyczny w oryginale jest też, no, znaczy w oryginale, w pierwszym wydaniu, no też jest właściwie, prawda, bardzo mały. Muszę tutaj powiedzieć, odpowiadając na pytanie Andrzeja, ta edycja w ogóle nie byłaby możliwa bez zupełnie nowego pokolenia polskich jidyszystów. Ta edycja, no właśnie, w ogóle nie można by jej było podejmować. Sytuacja jest diametralnie różna w porównaniu z tym czasem, kiedy działała tutaj Ruta Sakowska jako zupełnie samotna, właściwie na tym całym polu, prawie samotna, no tak. No Korzeniowski, Lejski, tak, ale to były pojedyncze osoby i jeszcze jedno, nasi młodzi jidyszyści z Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, no, nie tylko znają żydowski, czyli jidysz, ale też w większości znają hebrajski, no i mają takie umiejętności, no nie mówię o innych językach oczywiście, ale te dwa, które tutaj były taką główną przeszkodą, czy brak ich znajomości był taką główną przeszkodą. I dzięki temu w ogóle można było myśleć o podjęciu tej pracy, że są tacy ludzie, że mamy takich ludzi w Polsce i że mamy takich ludzi, że jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni. Ja może tylko powiem, z pokorą znosimy wszelkie uwagi krytyczne na temat naszej edycji i nie obrażamy się. Zdajemy sobie sprawę, że o różnych naszych, że tak powiem, potknięciach, większych i mniejszych. Ale tylko na usprawiedliwienie powiem tak, że znaczy jest to oczywiście, jest to dzieło, prawda, nie jednej osoby, nie dwóch, tylko całego zespołu. Więc bardzo było trudno, krótko mówiąc, no, zdobyć pracowników, którzy już by mieli większe doświadczenie. Niektórzy, nie ukrywam, zdobywali to doświadczenie pracując z nami. I też sobie zdajemy, i tu są oczywiście, jakoś się za to płaci też cenę. Też no, bronię się tutaj okropnie, prawda? Ale to takie naturalne, nieludzkie, prawda? Też, proszę Państwa, mieliśmy też pewien, że tak powiem, no, tak brzydko nazwę przymus, że tak powiem, organizacyjny, czyli grant, który niestety, no, jak wszyscy Państwo wiecie, którzy pracujecie, prawda, w takich projektach grantowych, że są pewne rygory, których no niestety nie da się ominąć. Krótko mówiąc, terminy, prawda, terminy, tak. I tutaj rzeczywiście z tym też musieliśmy walczyć. I to jest... Tu powiem tak, zresztą pani profesor Nalewajko chyba powiedziała tak trochę między wierszami, że długośmy na tym pracowali, to jest jeden z ostatnich, prawda? Po prostu nabraliśmy trochę doświadczenia, więc bardzo nam miło, że ta, że tak powiem, edukacja nasza jakoś postępuje, więc to jest pozytywne. Natomiast rzeczywiście no, jest proszę Państwa, tu bardzo ważna sprawa. Rzeczywiście problem, który poruszyła Pani Eleonora, że myśmy, proszę Państwa, na początku mieli problem w ogóle, którego wydawało, pamiętam, że parę tygodni było takich gorących, wydawało nam się, że nie przeskoczymy, mianowicie właśnie przekładów. Po prostu nie mieliśmy jidyszystów, którzy byliby w stanie podjąć z nami współpracę przy pewnych wymaganiach właśnie bardzo napiętych, terminowych itd. Więc no jakoś chyba Ringelblum nam to, że tak powiem, załatwił, bo rzeczywiście udało się. Dziękuję bardzo Ringelblumowi. Ja dziękuję Państwu bardzo. Kończymy.